Przez 3 dni mieszkańcy ziemi ponieckiej świętowali swoje dni. Pogoda dopisała, a frekwencja była godna pozazdroszczenia. Nic dziwnego, bo atrakcji było moc. Dni ziemi ponieckiej połączone były z 2 bardzo ważnymi wydarzeniami. Sołtysiadą i obchodami 25-lecia Dziecięco-Młodzieżowej Orkiestry Dętej. Jeszcze przed oficjalnym otwarciem Dni Ziemi Ponieckiej na prawdziwej, profesjonalnej scenie przygotowanej dla zespołów Bratanki i Wilki występowały przedszkolaki wraz z rodzicami. Dla dzieci oprócz występów przygotowano wiele atrakcji. Mogły korzystać do woli i całkiem za darmo z wesołego miasteczka dmuchańców przystosowanych zarówno dla maluchów, jak i starszych dzieci. Do wspólnej zabawy mieszkańców ziemi ponieckiej nie trzeba było zachęcać. Każdy znalazł tutaj coś dla siebie. Organizatorzy zadbali o to, by w upalny dzień goście imprezy mogli skryć się w cieniu. Dzieciaki korzystały z kurtyny wodnej. Przygotowano stoiska gastronomiczne. Atrakcją były pokazy motokrosu, które wystartowały nieco później niż zaplanowano z powodu silnego wiatru. Pierwsze konkurencje sołtysiady rozgrywane były już w piątek w Dzięczynie. Po łowieniu ryb prowadził Poniec. Jednak główne zmagania odbywały się na boisku sportowym w Poniecu. 19 drużyn rywalizowało w 9 konkurencjach. W tym roku była to już 11 sołtysiada, jak mówi Jacek Widyński z przymrużeniem oka, to święta wojna. Oni naprawdę czekają, jeśli są obchody właśnie Dni Ziemi Ponieckiej, na takie konkurencje. Ja swego czasu powiem, że żeby organizacyjnie wszystko poszło do szybciej, nawet takie różne urządzenia sprowadziliśmy po to, żeby nie wymyślać. Nie, oni po tych dniach powiedzieli, że mają być właśnie takie wymyślane, właśnie w takiej formie, którą będziemy mieli przyjemność tutaj już niebawem na tym terenie tutaj oglądać. Konkurencje przygotowane dla drużyn były bardzo pomysłowe, wymagające zręczności i współpracy zespołowej. Za każdą, za pierwsze miejsce można było zdobyć maksymalnie 20 punktów. Zawodnicy występowali w kilkuosobowych zespołach, których skład dostosowany był wiekowo do rodzaju zadania. Drużyny z ogromnym zaangażowaniem przygotowywały się do zawodów. Nic dziwnego, żeby sprostać wymaganiom, trzeba było nie lada pomysłowości i taktyki ćwiczonej przed zawodami. Konkurencje, one są wcześniej już ogłaszane wszystkim sołectwom i proszę mi wierzyć, że wszystkie sołectwa dopasowują konkurencje. Oni sami, jak będziemy mieli tutaj przyjemność oglądania po nart, czy tego, że wózka, czy podkowy, oni to wszystko mają przygotowane. Od nas nie otrzymują, ale sami sobie w tym czasie przygotowują i oni codziennie trenują przez tydzień. Start! Zawodnicy walczyli o nagrody. Główną był Puchar Przechodni burmistrza Ponieca, który w ubiegłym roku wywalczyło Janiszewo. Także w tym roku Janiszewo było najlepsze. Puchar pozostaje więc w Janiszewie. Wszyscy uczestnicy sołtysiady otrzymali dyplomy, nagrody rzeczowe i finansowe. Na pewno przydadzą się w sołectwach. Na miejsca, gotowi, start! Atrakcyjne nagrody to oprócz budżetu gminnego duża zasługa współpracy ze sponsorami, którzy pomogli sfinansować również koncerty. Nie byłoby stać gminy Poniec na 2 takie gwiazdy, prawda? Z jednej byśmy musieli się na pewno wycofać, ale no już kolejny rok nasz lokalny biznes właśnie chcą sponsorować gwiazdę wieczoru. W tym roku właśnie zasponsorowali Wilki dla gminy Poniec, a my nie możemy jak gdyby, no musimy to uszanować, prawda? Że musimy jako gmina też dołożyć, żeby ten biznes nasz lokalny widział, że razem wspólnie możemy stworzyć. Także w niedzielę boisko sportowe w Poniecu tętniło życiem i muzyką. Parafiada to okazja do integracji, mówił organizator ksiądz Krzysztof Szymendera.
To jest druga parafiada. Od czasu, jak tu zostałem proboszczem, razem w połączeniu z gminą robimy taki piknik dla rodzin. Przede wszystkim chodzi nam o zabawę, o integrację ludzi, żeby przyszli, spotkali się i żeby mogli właśnie spotkać sąsiadów, przyjaciół, usiąść po tej całotygodniowej pracy, razem ze sobą się bawić, śmiać. Mieszkańcy Ponieca i okolic przyszli tu, by wspólnie się bawić, a także skosztować smakołyków przygotowanych przez koła gospodyń wiejskich ziemi ponieckiej. Umiejętności gotowania i pieczenia pań z kół gospodyń są naprawdę godne pozazdroszczenia. Widać jeszcze ile tam blach z plackiem i z ciastem, oprócz tego różne mięsiwa, ogórki, smalec, jak to tak na takiej właśnie imprezie jest. I widać też właśnie tą radość tych ludzi, że mogą przygotować coś i mogą się pokazać też właśnie, że to są prężne działające koła gospodyń, które nie tylko gdzieś tam sobie z nazwy, ale przede wszystkim właśnie z działalności na rzecz społeczności. Tegoroczna parafiada miała jeszcze jeden ważny wymiar. Połączona była z obchodami 25-lecia Dziecięco-Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Ponieca. Bez tych muzyków nie może odbyć się żadna impreza religijna czy świecka w gminie Poniec. Orkiestra wypuściła już w świat całe pokolenie muzyków, które tutaj w Poniecu zaczynało swoją drogę. Jubileusz był okazją do podziękowań, wręczenia nagród. Wiele słów uznania padło pod adresem orkiestry, a także rodziców, dzieci i władz gminy, które wspierają muzyków. Pomoc przy organizacji parafiady i jubileuszu orkiestry okazali harcerze z Ponieca, którzy, jak powiedział proboszcz Krzysztof Szymendera, sami zgłosili się do pracy. To jeszcze jeden dowód na to, że reaktywowana w tym roku 6. drużyna harcerska z Ponieca jest potrzebna, a na młodzież zawsze można liczyć.